Mimo że nie był to bardzo porywający mecz, to było w nim coś, co sprawiało, że całkiem sympatycznie mi się go dziś oglądało. Nie wiem, czy to przez ten stadion, czy tą dobrą dzisiaj widoczność. Serio, nie wiem. Był to również mimo wyniku bardzo wyrównany mecz, który równie dobrze mógł się zakończyć dzisiaj remisem. Lechia wygrała po golu Siseja, bądź w sumie Kocyły, bo to właśnie od Kocyły po strzale Siseja odbiła się piłka i wpadła do bramki. Był to gol, szczerze mówiąc, strzelony w bardzo prosty sposób. Krótko wykonany rzut wolny do Siseja, Kocyła, który go krył, się zagapił. No i Sisej przez to wyszedł na czystą pozycję. To nie była jakaś kombinacyjna akcja, tylko to była po prostu, może nawet lepiej, to była przemyślana akcja. W zespole z Gdańska zwróciłem dzisiaj szczególną uwagę na İlkaja Durmusza, który, muszę przyznać, ma całkiem nieźle ułożoną tą stopę. Jego dośrodkowania dzisiaj były bardzo precyzyjne momentami. Więc jest to piłkarz techniczny, co, umówmy się, rzadko zdarza się w naszej lidze. Dobry był też Konrado, który popisał się w pierwszej połowie bardzo dobrym zagraniem z lewej strony do Kałuzińskiego. Kałuzińskiego, który oddał później bardzo minimalnie chybiony strzał na bramkę. A co do Wisły Płock, to uważam, że nie był to aż tak tragiczny występ tego zespołu w dzisiejszym meczu. Wisła strzeliła nawet dzisiaj bramkę, natomiast Kolar był jednak na spalonym przy stałym fragmencie gry. I właśnie przy okazji tych stałych fragmentów gry Wisła Płock właśnie z nich tworzyła dzisiaj największe zagrożenie. I tu na pochwałę zasługuje Mateusz Szwoch, który chyba najczęściej wykonywał te stałe fragmenty gry, ale też przy okazji chyba najlepiej kreował w Wiśle dzisiaj. Bramkarz Gradecki dziś całkiem przyzwoity występ, jednak jedyne zastrzeżenie, jakie miałbym do jego dzisiejszej gry, no to on całkiem często wypluwał piłki tak prostopadle od bramki. No i dzisiaj nie przyniosło to jakiegoś większego zagrożenia, ale natomiast uważam, że jeśli dalej będzie praktykował takie zagrania, w którymś meczu może już się to skończyć na przykład stratą bramki. Radziłbym, nie wiem, do boku albo nawet łapać te piłki. Słyszysz? I mam też wrażenie po tym dzisiejszym meczu, że Furman z Wolskim powinni znacznie wcześniej wejść na boisko lub w ogóle rozpoczynać mecz od początku. Bo ewidentnie po wejściu na boisko wprowadzili ożywienie w grze Płockczan. Jakoś tak żwawiej zaczęli tworzyć sytuację. Także podsumowując, Lechia Gdańsk zwycięża dzisiaj 1-0. Przy okazji po tym meczu stała się jednym z 7 liderów w tabeli. No i może nie był to aż tak efektowny poniedziałkowy mecz jak ten sprzed tygodnia Wisły Kraków z Zagłębiem Lubin, ale ja, tak jak mówię, całkiem nieźle się dzisiaj mimo wszystko bawiłem. Zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, zapraszam na Facebooka Tradaj, Instagrama Tradaj, na kartę społeczność, na kanale YouTube Tradaj, a ja was nietypowo zapraszam dziś do wypoczęcia w ten poniedziałkowy wieczór. Bez zbędnych trosk, błagam was.